Już dziś w górskiej zwyrce postanowiliśmy wejść na... Warunki najśredniejsze z możliwych, dlatego wchodzimy. Yes! Marek dzisiaj nawet przebrał koszulkę. Ma inną. Inną. Co dowodzi, że Marek ma więcej niż jedną koszulkę, tylko temu. Pożyczona. Czarci Wierch, czy też Wierch nad Kamieniem, to dwuwierzchołkowy szczyt w Beskidzie Sądeckim. Trekking zaczęliśmy we wsi Łabowiec. Niestety nie dało się zrobić kółeczka i musieliśmy wrócić po własnych śladach. Las. Las. Las pod górę. A tutaj na razie początek podejścia asfaltem. Trochę kijowo. Ani to przyjemne, ani to ładne. Zobaczymy, co będzie dalej. No może się to zmieni. Tu kolega już wchodzi z góry. Ma trochę lepsze tempo od nas. A tu ręką ludzką zbudowana taka oto siklawica. Hej! O, kolejny. Ziomo. Jak tam na szczycie? Widzę, przecież. Stawij go. Przestaw go, no. Dobry plan, dobry plan. A my uszliśmy 2 km i cały czas idziemy asfaltem. Nie obawiam się, że tak już będzie chyba do schroniska na hali Łabowskiej. Kto mógł wiedzieć, że z Łabowca się idzie asfaltem? Gdybyśmy może poczytali, sprawdzili, może byśmy wiedzieli, ale nie zrobiliśmy tego. Ponieważ kolejny raz okazaliśmy się amatorami, nie sprawdziliśmy trasy i na razie wieje koniem, to umilimy sobie to. Tłocząc browarka, nie? O. Jest śmietnik. O. Festiwalowe piwo. Tak, marki nie podawaj. Zachowaj kluczyk. Zachowaj kluczyk do... Kurwa, zagramy o koszulki. Mieszane browary. Mieszane śmieci. Mieszane uczucia co do tego i trasy. Mieszane uczucia. Generalnie od jakiegoś czasu tylko chodzimy i przestawiamy ślimaki, które dzidują wzdłuż drogi, żeby nikt ich nie rozdeptał, nie rozjechał. I chyba dojdziemy na szczyt jutro. O. W dobrym kierunku, żeby nie zrobić niedźwiedzi przysługi. Ach, następny. Ten to szedł w dół, ale zakładam, że mógłby chcieć iść tu. Chociaż ingerujemy w ekosystem. Nie? Tak. O. Rezerwat. Tu koleżanka. Plamista. Chroniona. Nie wierzę. Nie wierzę. A jednak wymodliliśmy, wyczekaliśmy, wyprosiliśmy. Jest koniec asfaltu. Granica. Zaczynają się interesujące formacje skalne. Tu taka jama. Może by i przenocował. Kamyki. Drzewa. Czyli to, co w górach najpiękniejsze. Natura. Tryka na telefonie. Znów. Marek tryka na telefonie.
znów. A nie ma tam izochietomierza wcale, tylko odpisuje grubej pale, bo gruby miał stuczkę. A ja, korzystając z chwili, opowiem coś może o naszym szczycie, na który zmierzamy. Tarciwierch! Tak, inaczej znany wierchem nad kamieniem, jakoś tak? Pod kamieniem. Pod kamieniem? Nad kamieniem. 1084 wysokości rzekomo. Z kamieniem czy bez? Nie wiem, czy z kamieniem. Możemy przytaszyć jakiś kamień, to podniesiemy rangę. Generalnie, Beskid Sądecki, pasmo Jaworzyny Krynickiej. Tak, spociłem się. Fajny szczycik podobno. Jeszcze nie byliśmy, zobaczymy. Skusiła nas nazwa. Hala Łabowska. I proszę. Brzozowe krzyże. O. Taka fajna hala faktycznie. Podoba mi się tu. Dawać browar. Baza oddziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. 30 minut. Dalej mógł siedzieć w bazie. A my siedzimy na ławeczce. Tutaj jest schronisko. Marek wali browsztyl. A ja... Wciągaj. Nie wytnę tego, ale wciąż masz czas na wciągnięcie. No, szlaczek na razie miły, przyjemny, fajny, poza tym betonem na początku. Ale rozumiem, że trzeba dojazdówki budować. Natomiast dalej już elegancko. Schronisko fajne, kartą można płacić, także polecamy. I z tego, co słyszeliśmy, no my nie jemy, bo my się żywimy tylko chmielówką, nie? Ale ludzie zamawiali pomidorówkę i jakieś tam pierogi, także można się nażyć na hali Łabowskiej. No, tu schodzimy trochę ze szlaku, ale inaczej nasz szczyt nie wejdziemy. A chcemy. No nawet znaleźliśmy jakąś ścieżynkę. Wydaje się, że jakiś szlaczek tutaj kiedyś biegł. Nawet są oznaczenia. O, takie jakieś. No i wchodzą. Zdobywają. Proszę. ...1084. Nad kamieniem. A gdzie kamień? A gdzie czart? Ja chcę na kamień. Kamień jest tu. To nie ten kamień. Znajdziemy kamień i damy znać. Diabli, diabli kamień. Czarci. Diabli, czarci, 2 minuty tam. Czyli trzeba zejść tu chyba, tak? Po ścieżce i w prawo. Cholera wie. Dowiemy się. A jak się dowiemy, to damy znać. A tak w ogóle to tu walą w ciula ponoć. Bo to nie ma 1084, tylko 1091. Szatan już wie, co dzisiaj zje. Kurze jajo. A nie jajo, kurze jajo? Jajo, kurze jajo. Pozdrawiamy Dobera i jego piosenka wybrzmi na kanale. No, znaleźli i zbliżają się. A w ogóle, nie wiem jak tu będzie, ale diabli kamień. Jest ich trochę, jest pod Jaworzyną Krynicką, pod Wątkową w zasadzie, tam z Folusza. Są te diable kamienie, diable skały. W Sudetach jest kilka. Zawsze jest ta sama legenda, że diabeł leciał z kamieniem, żeby rozpiżyć jakiś kościół, ale mu kamień wypadł z pazurów i dlatego na tych kamieniach są takie sznyty. A to jakaś erozja po prostu, nie? Chyba, że wierzymy w diaboły takie. Ja wierzę. Ty, ale tu to mi się podoba. Marian, tu jest jakby widokowo. Lol. Poręcze są. Szlaku nie ma, poręcze są, jak Marek zauważył. Ale ło! Ale ładnie! Ale widok!
Chyba przekroczę to trochę. To nie jest dowód w sprawie chyba, jakby co, nie? Ten film. Jest? Mandat dostanę? Zaocznie? Wysoko. Ale fajnie. No. No. Słuchajcie, dla takiego widoku tutaj naprawdę było warto się tarabanić tym asfaltem początkowo. Gewelka. Chyba nie wiem, co to jest. Nowy Sącz? Takie miasto tam? No duże. Tak by pasowało. Tam wszystkie te radziejowe i inne góry nazwane jak stare baby. Radziejowa, Lackowa, Wątkowa. Touch too much. Mam lęk wysokości, a tu jest wysoko. Trochę. Ło. Wysoko. Szlak przyrodniczy po Matecznikach Puszczy Karpackiej imienia Adama Hrabiego Stadnickiego. Ale... koleżankę sfilmujemy. No. Było miło, ale powoli wracamy na asfalt. Bo nie jesteśmy harcerzami i wracamy dzisiaj po własnych śladach. Co jest może i niezgodne ze sztuką, ale konieczne. Bo byśmy nie wrócili do auta. Aha. Czas podsumowań? Podsumowania są następujące. Fajna górka, w miarę prosta, trochę długie podejście asfaltem, ale jakby przyjemnie się za to schodzi. To prawda. I dość szybko. To prawda. Co tam jeszcze? Schronisko bardzo fajne, z kartą można płacić. Ludzi nie za dużo. Aczkolwiek bywali. Aczkolwiek bywali. O, a propos są właśnie jacyś. A tak w ogóle to przeszliśmy 13 km, do samochodu mamy jeszcze ze 2, czyli będzie 15, gdzieś tak? Aha. No. 1091 najwyższy punkt. Albo 83. 4. W zależności, albo 84, w zależności kto mówi. Tak, a mówią różnie, mówią. Cześć. Cześć. Tak. No i oprócz szczytu warto też przejść się kawałek dalej, zobaczyć tę skałkę z polską flagą. Bo widoki są bardzo ładne. No i tak powoli kończy się nasza zwyrka na... Czoćwierch! I wracamy.